Okej, puszczam. Na każdą końcówkę wrotki, bo tam jest tekst, ale teraz póki co. I wpada kochanek do pokoju i porywa tańca. Na drugą zwrotkę kochanek już nie wpada, a na trzecią już kobieta się załamuje. To piosenka o miłości pewnej kobiety, która przyjeżdża z Europy do Meksyku. Tam poznaje przystojnego Latynosa Rodriguez'a. Niestety historia się komplikuje, bo tenże Latynos zdradza ją z tancerką samby Conchitą. Zawiedziona kobieta próbuje na złość ukochanemu flirtować z innym Meksykaninem, ale w końcu ma dość. Zostawia swoją wielką miłość i wraca do kraju nad Wisłą. Ale tutaj niespodzianka. Dzwoni telefon, ale nie od tego, którego wciąż kocha i który tak haniebnie postąpił, ale w słuchawce słyszy głos tego drugiego, Miguela, który w niej się niestety zadłużył. No i co robić? Za chwilę Miguel się pojawia z ogromną walizką. Zacytuję tutaj słowa piosenki. Tu nad Wisłą zima, teraz jak pozbędę się Miguela? I mamy problem. Pomysł zrealizowania teledysku jakby sam się narzucił, ponieważ to była piosenka w ogóle ze świetną muzyką Roberta Obcowskiego, bardzo się podobała na recitalach, a także na płycie. Wszyscy wspaniale się przy niej bawili, jest bardzo rytmiczna, wpadająca w ucho. Poza tym potrzebny był mi jakiś kontrast po poprzedniej piosence, do której był nagrywany teledysk. Chodzi o Złoty Jedwab, czyli Sen chińskiej księżniczki. Ta piosenka była nagrana w takim bardzo lirycznym nastroju, no i dla odmiany wybrałam romans latynoski. Przeglądałam wszystkie piosenki z płyty, no i wybór padł na romans. Właśnie, co było najtrudniejsze? Skompletowanie osób uczestniczących w tym, no jakby nie było, przedsięwzięciu. Chodziło też o wymyślenie miejsca akcji. Wiadomo, nad tym pracuje cała armia ludzi, a tu ja jedna kobieta, instytucja, prawda? Prawie. Oczywiście pomagali mi znajomi, przyjaciele, rodzina, osoby z poprzedniego teledysku, które tam uczestniczyły jako statyści. No i co? Należało wybrać odpowiedni dzień, który by wszystkim odpowiadał. Umówić wszystkie osoby. Potrzebna była też wykonawczyni samby, czyli zawodowa tancerka. Tutaj podziękowania dla Grzegorza Jurasa, aktora, który polecił mi Anię Dębską. Bardzo piękną dziewczynę, zawodową tancerkę, która spisała się znakomicie. Miała stylowy kostium. Poza tym razem ze swoim partnerem Mateuszem Pilchem wspaniale sobie poradzili. A jeszcze jedno. Na planie odbył się przyspieszony kurs samby dla pozostałych uczestników, którzy też brali udział w tańcu. Poza tym potrzebne były takie drobiazgi, jak na przykład kwiaty, które wpinały tancerki do włosów. O to zadbała też Ania, tancerka. Do najważniejszych scen zaangażowałam zawodową parę aktorską, Marzenę Ciułę i Rafała Jędrzejczyka. Rafała znam już od dawna, jest świetnym showmanem, artystą Piwnicy pod Baranami. Kilkakrotnie towarzyszył mi przy moich recitalach, nie tylko w piwnicy, a Marzenę polecił mi znajomy muzyk Jurek Zając, czyli Łańcuch Ludzi Dobrej Woli. Marzena też zresztą śpiewa, no i jest znakomitą aktorką związaną z teatrem Groteska. Razem z Rafałem świetnie się spisali, zatańczyli i chyba też świetnie się bawili. Zresztą efekt końcowy myślę, że jest udany. Poza tym
wspaniale wszedł w rolę Janek Jędrzejczyk, odgrywający postać mężczyzny po przejściach, czyli Miguela. Już wspomniałam, że byli potrzebni zawodowi tancerze, Ania Dębska, Mateusz Pilch, poza tym zarówno Ania, jak i Karolinka Herman i Madzia Nepelska, piękne młode dziewczyny, świetnie się spisały i panowie też, czyli Mateusz i Marek Dziuba. Oczywiście nie odbyło się też bez komplikacji, bo w ostatniej chwili okazało się, że partner Ani Dębskiej nie może, musiała kogoś innego znaleźć na to miejsce, ale dobrze się skończyło. Zadebiutowała Madzia Nepelska. To był jej debiut na pełnym ekranie. Madzia błysnęła urodą, pięknie zatańczyła, tylko trzeba było ją trochę postarzyć, bo za młodo wyglądała. Aha, zabrakło statysty, który miał odegrać rolę barmana. W ostatniej chwili wstawiliśmy na jego miejsce barmankę Madzię Pilch, która miała być tylko właściwie obserwatorką tego całego nagrania. No i jeszcze pojawił się człowiek z psem. Profesor Politechniki Krakowskiej Andrzej Hrabiec przyszedł, usiadł i zagrał właśnie. Potrzebna była też wizażystka. W poprzednich teledyskach malowała mnie i pozostałą ekipę Dorota Golińska. Niestety nie mogła, poleciła mi Ani Wieje. Ania też się bardzo dobrze spisała. Zrobiła nie tylko mnie makijaż, ale pozostałym uczestniczką, panów też przypudrowała, uczesała wszystkich. No i co? Tyle. Dobra, no i teraz robimy taniec. Zapraszamy. Zapraszamy na plan. Muszę coś powiedzieć o głównej osobie, czyli o Oldze Hucko, którą poznałam na warsztatach dramatopisarskich, warsztatach właściwie komediowych w Warszawie, a potem spotkałyśmy się na Script Forum. To były warsztaty pisania scenariuszy. Jakoś tak przypadłyśmy sobie do gustu. Rozmawiałyśmy o swoich planach, ja powiedziałam, że śpiewam, nagrywam piosenki. Potem zeszła rozmowa na teledyski, no i Olga wręcz mi zaproponowała, że jakbym tylko chciała nakręcić jakiś wideoklip, to służy mi pomocą. Olga przysłała mi scenariusz, potem ja jej swoje pomysły, swoje wizje. Trwała istna burza mózgów. Jak się zakończyło, to widać na ekranie. Wraz z Olgą pracowała Madzia Lis, która zajmowała się samymi zdjęciami i potem wspólnie montowały film, czyli właśnie postprodukcją. Magda i Olga są studentkami Szkoły Filmowej w Łodzi. Kończą, także już praktycznie są prawie profesjonalistkami. No, można powiedzieć, że z Olgą nadajemy na podobnych falach, jak to się teraz mówi. Przede wszystkim jest dziewczyną z dużym poczuciem humoru, ma oryginalne pomysły, bardzo lotną osobą i bardzo sympatyczną. Z Basią poznałyśmy się na warsztatach scenariopisarstwa. Razem pisałyśmy trochę komedii w Teatrze Polskim w Warszawie. Spotykałyśmy się na innych eventach filmowych, Script Forum, Interscenario, gdzie po prostu się poznawałyśmy. I od pewnego czasu miałyśmy kontakt internetowy i Basia powiedziała, że chce zrealizować dwa teledyski do swoich piosenek i zadzwoniła do mnie, czy mogłabym je zrealizować technicznie, filmowo. Teledysk jest bardzo trudną formą do zrealizowania, przede wszystkim przez to, że jest bardzo krótką formą i no, wszystko jest podporządkowane pod rytm. Muzyka jest najważniejsza, słowa są najważniejsze, obraz jest tu jako ilustracja bądź może jako abstrakcja, ale no, nie jest on tak ważny dla samej piosenki, bo promujemy piosenkę poprzez obraz, czyli obraz jest w drugiej kolejności. Przy realizacji romansu Latynoskiego przede wszystkim było wielkie organizacyjne zamieszanie. Bardzo dużo ludzi brało udział w tworzeniu teledysku i żeby każdego zorganizować, potrzeba by było trzech kierowników planów, a u nas nie było ani jednego, więc to było wyzwanie dla nas. Chyba naszym najtrudniejszym ujęciem, które musiało być w rytm, była jazda
kamery podążającej za główną parą bohaterów wychodzących z pokoju. Do nich dołączała się grupa tancerzy, którzy schodzili razem z nimi już na dół do całkiem innej sali, w której się rozgrywała całkiem inna, kolejna historia. Myślę, że to było nasze najtrudniejsze ujęcie i powtarzaliśmy je dobre 15 razy. Ale wyszło i myślę, że wyszło całkiem dobrze. Basia jest niezwykle fascynującą osobą. Basia ma milion pomysłów na minutę. Co chwilę coś dodaje, co chwilę coś zmienia. Ciężko jest wypracować ostateczną wersję z Basią. Bardzo trudne to jest. Wymaga to bardzo dużo czasu i długich rozmów. To jest taki syndrom galopującej wyobraźni. Ja go bardzo lubię i też często wpadam w taki trans wyobrażeń wszystkiego. Mnóstwo pomysłów, które się mieszają. Jest po prostu taki wielki kocioł w głowie. Ma niesamowitą dawkę energii, którą zaraża cały plan. I to jest bardzo dobre współpracy z Basią, bo jednak podtrzymuje całą ekipę. Tu musimy zrobić, to musimy zrobić. Mimo wielkiego chaosu i rozgardiaszu, który jest no, twórczym rozgardiaszem, no, a ja takie lubię. Z Magdaleną Lis poznałyśmy się na pierwszym roku studiów. Byłyśmy w sumie jedynymi dziewczynami na roku. Bardzo się musiałyśmy wspierać, ponieważ w męskim gronie trudno jest pokazać, że kobieta też może trzymać tą kamerę, nic jej nie zrobi, że umie ją włączyć, umie ją ustawić, że jednak trzeba było się przebić przez tylu mężczyzn. Magda bardzo trafnie patrzy, ma oko, które po prostu widzi to, czego ja do końca nie dostrzegam. Ja widzę ogólną wersję, dla mnie jest ważna historia, dla mnie jest ważna logika historii, odbiór widzów tego, co opowiadamy. Magda jednak dużo trafniej patrzy, po prostu ma taką wyobraźnię obrazową. Dla niej obraz jest jednak tym priorytetem i to jest bardzo dobre, dlatego się uzupełniamy.